jeśli mówimy o seksie, to oczywiście bez seksu nie ma ciąży. Jeśli chcemy zajść w ciążę, musi być seks. Teraz pytanie jest, jaki seks? Najlepiej spontaniczny, normalny, taki, który wynika z przywiązania się dwojga ludzi i to powinno wystarczyć. Jeśli drążymy dalej i chcemy dowiedzieć się, jakie pozycje seksualne sprzyjają zajściu w ciążę, to z pewnością możemy tutaj znaleźć kilka pozycji, które mogą ułatwić bądź nie przeszkadzają w zajściu w ciążę. I to są wszystkie pozycje takie, które nie doprowadzają do wypływania ejakulatu z pochwy. Czyli pozycje klasyczne, pozycje takie, kiedy kobieta leży na plecach bądź z nogami uniesionymi do góry. Mitem jest z kolei to, że te nogi muszą być uniesione do góry, czy miednica kobiety po seksie musi być uniesiona do góry bardzo długo, czy pół godziny, czy 15 minut. To raczej nie powinno wpływać na zajście w ciążę. Wydaje się, że jeśli ludzie współżyjąc bezpośrednio po seksie szybko nie wstają w ciągu kilkunastu minut, jeśli pozostają w stałej pozycji, to jest zupełnie wystarczające, aby doszło do zapłodnienia.